Dramatyczne poniedziałki z ZWLT. Osoby, które pracują z dziećmi, a więc pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie, trenerzy, przy różnych okazjach, a głównie przy okazji swego święta zawodowego, słyszą takie życzenie. Chciałbym panu albo pani życzyć cierpienia z dziećmi. Jak się zwykle reaguje na takie życzenia? Na Wileńszczyźnie zwykle pedagodzy reagują pobłażliwym uśmiechem. Ale warto wiedzieć, że takie życzenie jest zupełnie niestosowne. Zamiast wyrazu cierpienie powinno się użyć wyrazu życzę pani cierpliwości z dziećmi, ponieważ dwa wyrazy, cierpienie i cierpliwość, podobnie brzmiące, mają zupełnie inne znaczenie, łączą się z zupełnie odmiennymi emocjami. Wyraz cierpienie łączy się z emocjami negatywnymi, a cierpliwość pozytywnymi. Cierpienie jest to odczuwanie, przeżywanie długotrwałego bólu fizycznego albo duchowego. A więc cierpienie to inaczej męka, udręka. Możemy powiedzieć, że my cierpienia doświadczamy, znosimy cierpienia. Zadajemy komuś cierpienie. Możemy też cierpienia łagodzić. Natomiast wyraz cierpliwość jest to zdolność do spokojnego znoszenia różnych przykrych sytuacji i rzeczy. Synonimem wyrazu cierpliwość jest wytrwałość, opanowanie. A więc cierpliwość można mieć, można tracić, można nadużywać czyjejś cierpliwości. Znany pisarz rosyjski Fiodor Dostojewski powiedział, że bez cierpienia nie zrozumiemy szczęścia. A więc proszę Państwa, jeżeli wypadło nam w losie doznawania cierpienia, to znośmy je z anielską cierpliwością. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.